powiat. Co prawda zgłosiło się tylko Jerzewo, reszta pozostała może w trochę w innych składach, ale są to głównie mieszkańcy gminy, Świecie, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo tak jak to było w pierwszym sezonie, robiliśmy to, żebyśmy my wszyscy ruszyli się z domu i mimo tego, że jeszcze tacy starzy nie jesteśmy, żebyśmy sobie pograli w koszykówkę na fajnym, zorganizowanym poziomie, zachęcili do tego, do oglądania nasze rodziny i ten pierwszy sezon też był doskonałym takim przykładem, że naprawdę na niektórych meczach, a na finałach było więcej ludzi niż na pierwszej lidze, czy na futsalu, czy na koszykówce tej ligowej, także przychodziły rodziny, przychodziły dzieci, przychodziły teściowie i o to nam chodzi. Nie wiem, czy będziemy robić oficjalne otwarcie, ale też bym chciał też o tym powiedzieć. Mówię teraz też do Was, ale może do całych ekip, bo nie wiem, czy też przekażecie. Chodzi nam o to, że dużo naprawdę osób się stara, żeby również od Was, bo też pomysły są od Was, żeby ta liga jest na jakim poziomie i żeby na tym poziomie była. Ale ja uważam, że troszkę za mała, bardzo właśnie jesteśmy, chwalimy się tym, że jest tak fajnie i doceniamy to przynajmniej nawet przez takie, lubię to na Facebooku, czyli jednak ostatnio byliśmy tutaj z panem Dosiwańskim i Tomek też był na takim szkoleniu, przyjechali z Urzędu Marszałkowskiego, jak fajnie współpracować z mediami, jak fajnie robić to, gdzie małe miejscowości po 1000 mieszkańców mają 5000 lajków na Facebooku, że coś tam działają, czy pozyskują jakieś wtedy, wiadomo, chodzi o sponsoring, bo każdy by chciał, nie mówię o nagrodach, ale na przykład na takiej imprezie końcowej, czy wszystko tutaj, naprawdę cała oprawa to jest dużo pracy, żeby już nie żadnymi oklaskami, ale właśnie takimi, żebyśmy też my może się poczuli trochę, że naprawdę jednak to co robimy, że się staramy, że gdzieś tam po nocach, czy gdzieś, no ja może raczej tego żonie, ale czy Tomek, czy tam ekipa z hali, która no tutaj współtworzy tą ligę, naprawdę, żeby to było medialne, każdy gdzieś tam ma Facebooka, może tam 100 osób nie wchodzi, ale żeby to polubić, żeby to udostępniać, żeby naprawdę widać, żeby ta liga była kojarzona, że naprawdę jest dla amatorów, ale jest profesjonalna, bo myślę, że też w tym sezonie będzie dużo takich fajnych atrakcji, pewnie niektóre będą się powtarzały, co były w tamtym sezonie, ale będzie naprawdę udane i prośba do Was, żebyście właśnie też przyprowadzali swoje rodziny, żeby ich hala wyglądała na pełną i że naprawdę mamy też, będziemy mieć fotoreporterów, będą fajne zdjęcia, tak jak był w tamtym sezonie i widać na niektórych zdjęciach, jak ktoś przeglądał, że przy tych meczach finałowych naprawdę te trybuny, przynajmniej dolne, to były wypełnione po brzegi. Także no, jest coś fajnego dla nas wszystkich. To jest to, co chciałem powiedzieć, że wszyscy to tworzymy. To nie są trzy osoby, czy Kłakowski, czy coś. Może to jakoś tam, czy pomysłodawcą, ale teraz już jesteśmy wszyscy w tej lidze. Jesteście praktycznie wszyscy, co byliście w tamtym sezonie, czyli Wam się jakoś tam podobało. Ale no mówię, nikt nie chce, my chcemy też pieniędzy od Was pozyskiwać, ale chociaż takie promowanie tej ligi, że naprawdę to robimy i zachęcanie właśnie tych kibiców, żeby naprawdę, już nie będę tutaj mówił, ale może powiem, no ja jestem niezadowolony, że na przykład jakieś takie artykuły, że gdzieś jest tylko tam zapis, na przykład dużo się staramy, dużo robimy, jak Wy zobaczycie, czy Was zawodnik się w czasie świecia, teściowa w czasie świecia, bo ja jestem tam, bo fajna jest liga, czy coś, jest tam akurat na zdjęciu, no to, a jeżeli jest tylko tam informacja, że rozpoczyna się siak w jednym wersie, a 3-4 strony sportu, no to tak troszkę też mnie osobiście to boli, że to jest tak mało rozpowszechnione i jestem trochę zdziwiony, że aż tak bardzo nie chcę o tym pisać, bo myślę, że to jest fajna impreza, która się wrosła już tutaj w halę i Was, bo mówię, kolejny przykład, że jesteście, czyli jest to coś dobrego, tylko mówię, też pomóżcie, żeby to właśnie rozpromować i też nie chcę za dużo mówić, bo jak będzie otwarcie, to chciałem tak jeszcze krócej może trochę powiedzieć o tym. Natomiast chcę tutaj powiedzieć, no, zdajcie sobie sprawę, że koszykówka jest o tyle sportem trudnym organizacyjnie, że wymaga wielu ludzi do tutaj pracy przy tym. Sam wspomnik sędziowski, że chcemy utrzymywać statystyki, chcemy właśnie 24 sekundy i z tym wszystkim, co widzieliśmy do tej pory z speakerką, no to są 4 osoby przy stoliku, 2 osoby na parkiecie sędziujące, plus opieka medyczna, mamy 7 osób do obsługi jednego meczu. Kamerzysta. Mówię o jeszcze kamerzyście, o fotografii. Nikt tutaj z nas na tym absolutnie nie zarabia. My jako spółka i Oksy również dorzucamy się do tej imprezy. Jesteśmy zarówno organizatorami, jak i mówię, części sponsorami tego wydarzenia, bo nawet za symboliczne wynagrodzenia dla tych ludzi, którzy poświęcają na całą niedzielę, no bo to 5 godzin jakby z niedzieli wyciągnięte, a statystyka, która jeszcze siedzi drugie 5 potem w domu wieczorem, żeby to wrzucić, naprawdę to wiadomo,
trzeba zapłacić. Stąd poza nie ma charakteru komercyjnego, my na tym nigdy nie chcieliśmy zarabiać, chcemy właśnie dyscyplinę, a rozpisowego po prostu bierze się z tego, że policzyliśmy sobie to wszystko w pierwszym sezonie i jednak mimo pomocy sponsorów, to też będziemy zabiegać, no, jest to kwota, wydaje się optymalna. Zresztą inne ligi, myślę, że podobno wpisowi to mogą brać i wiecie, że tak jest. To, czyli tyle o jeden z tych spraw, że Maciej, tobie oddam głos w sprawie regulaminu, bo na pewno będzie tutaj dużo pytań, wątpliwości. Ty już masz swoje pierwsze uwagi co do tego w wersji roboczej, która jest na stronie, bo to jest wersja, którą będziemy... Jeszcze może pytanie, czy wszyscy przedstawiciele ekipy zapoznali się z regulaminem, czy ktoś... Tak. Czy z waszej strony są jakieś uwagi? Z czymś się nie zgadzacie, coś byście chcieli pozmieniać? No pan sędzia by chciał. Ja bym chciał, dlatego może pierwsza forma, która mi się tutaj już rzuciła, indywidualna ilość przewinień. Gramy krócej niż w NBA, bo tutaj chcemy na 6 przewinień. Gramy 4 razy 8. Ja proponowałbym, żeby ten limit zmniejszyć do standardów fibowskich i ograniczyć to do 5 przewinień. No, to było bardzo ważne. Będzie właśnie, jesteśmy amatorami, nie jesteśmy zawodowcami, to faule na pewno więcej poprawiamy niż zawodowcy. A co się stanie, jak ma niekompetentne zespoły? Ale ja uważam, że brutalna gra wtedy jest i może ograniczy tą brutalną grę poprzez zmniejszenie. Tak, nie było przypadków za dużo, że mówię za 6. Nie gramy brutalnie, to nie było brutalna gra, ja tam brutalna gra. Nie było, można wykluczyć technikami albo... Mówię, że tam za 6 fali to było w jednym meczu na tyle spotkań, co zostało rozegrane. Tak, statystykę, bo później na zegarze nie było można też kombinować z Stonami, bo jest na 5 tylko tak, i to też mieszało. Co to jest jakaś szansa, tak? No, tak że przy tych rzutach osobistych... Czy zapala lampa, czy piąty gaz, to... No, tam były pewne... Tak, a nie było tych przypadków wiele, że... Ja nie zostało w prowadzeniu tej zmiany do 5. Graliśmy od razu, żeby więcej nie dyskutować. Tylko, że jeden przedstawiciel zespołu, bo niektórzy... Organizacyjnie. Tak. Bo jeden przedstawiciel zespołu. Może ja przegłosuję. 5, a nie 6. Nie głosują. No to dobrze, to mamy pierwszy. Czyli zostawiamy 5 fali, tak? Tak. Znaczy zmieniamy 6 na 5. Dobrze. A kto jest przeciw? Druga sprawa, jeżeli chodzi o kwestię ewentualnych dogrywek. Myślę, że też skrócenie tego czasu do 4 minut z 5 byłoby tutaj prawidłowe. Gramy krócej? Nie, ale to było krócej, chyba nie. Ludzie po prostu startują, żeby grał. Możemy to zostawić, no to mówię. Proponujemy czas zostawić. Ja też bym chciał. No to może go to jest za pozostawieniem czasu, ręka do góry. 5 minut, tak jak 5 minut zostało. 5 minut. To jest przeciw fakt, że wtedy jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie. 3 minuty. Minuta. Jesteśmy świeżo po obozie przygotowawczym fizycznym. Co też jest ważne, a było, że tak powiem, troszeczkę przez nas niestety zaniedbane rok temu w pierwszej edycji, jeżeli chodzi o kwestie przewinień technicznych. Nie mieliśmy tego jakby usystematyzowanego, co się dzieje w przypadku drugiego przewinienia technicznego danego zawodnika. Myślę, że najlepszą opcją jest oprócz wykluczenia z danego meczu, pauza jeszcze w kolejnym. A czy to jest przydłuż? To jest normalne i to nie powinno tak być tam w ogóle... Też uważam, że nie powinno być po prostu tak, to powinno być zmienione. Przy drugim da. Może zbliżali właśnie te... Jak masz dwa techniczne, jak masz dwa techniczne w meczu, wiadomo, to jest wykluczenie w danym meczu i wykluczenie z następnego. Dostaniesz jednego dacha w jednym meczu, drugiego dacha dostaniesz w czwartym meczu, z piątego jesteś już wykluczony. Tak? Bardzo dobrze. Czyli drugi fał w sezonie. Drugi fał w sezonie. Nie, dwa w jednym meczu jest wykluczenie z danego meczu, przerwa w kolejnym, zawodnik wraca na następny mecz. Dostaje na przykład jedno przewinienie. Następny mecz kończy mecz z jednym przewinieniem. Zaczyna kolejny mecz, no, który kończy go z jednym. I następne spotkanie znowu pauzuje. Rozumiem, to jest normalne. Czy to jest normalne? Przychodzą rodziny, żony, dzieci, środki edukacyjne, tak? A patrzą dzieci na to zachowanie. To jest normalne. Coraz bardziej zmierzamy w stronę zawodowstwa. Nie robimy się, ale nie ma to, tylko zadzwonię kierujesz się z przepisami z lig zawodowych.
Ale no nie możemy znowu zrobić tak, że zawodnik będzie miał na przykład co mecz dwa przewinienia techniczne i... To jest normalne, co tak jest. To jest norma. Może idźmy na rękę zawodnikom, a nie wiem, co musi nie. Chodzisz techniczny zrobisz? Dwa techniczne zrobisz? Słuchajcie, to jest... Podać to zgodanie demokratycznie, trzeba przegłosować. Może powiemy, za co jest techniczny. No właśnie, właśnie, odnośnie mojej sytuacji, bo jest techniczny taki, jest techniczny taki, nie? No nie można karać zawodnika za dyskusję. Amatora. Znaczy zależy za jaką dyskusję, tak? Jeżeli jest ona konstruktywna, no to oczywiście... No słuchaj, no, no była, no. Piotr, nagrywasz czemuś nie? Kwestia podejścia, no. Walisz go już z liścia, dostajesz technika. Gadasz z kim, dostajesz technika. No i jak się ma technik, do technika. No ale tak, mamy to sprecyzowane, jeżeli chodzi o przepisy. Tak. Zawodowe, tak? No, no słuchajcie, to jest tylko na to jest ale gdziekolwiek mógł właśnie nie pojedzie. Ale to już jest konsensus, no. Więc już nie ma tego. Więc nie ma ten techniczny, no. Więc spotkamy się w połowie drogi. Ale nie może, tak musisz powiedzieć, nie wiem, sędziemu trzeba wyjaśnić przed meczem najwyżej, że no... No mamy sędziego, ustawiamy ten teraz. Będę dyskutował. Dyskusji nie ma. Teraz nawet, no, tylko że faktycznie, no teraz możemy mówić o zawodowstwie. Bo teraz nawet techniczny możesz dostać zamachnięcie głowy. No oczywiście. A tu nie będzie czegoś takiego. Ale nie będzie czegoś takiego. Nie, nie, no mówię, to będzie czegoś takiego. Ale za dyskusję, jak będziesz cały czas gadał z sędzią... Wymuszał... Gdyby cały czas gadał, nie został żadnego technika, ani razu. Za każdym razem, jeżeli było to już, że tak powiem, za dużo rozmawiane, za bardziej na hamę. Jak będzie coś normalnego, to my będziemy naciskać. My zwracamy uwagę. Rok temu, jak sędziowałem razem z Piotrem, zwracaliśmy uwagę. Dopiero przy następnej takiej sytuacji karaliśmy. No, nie dostał ani razu, przestań. Tak to jest. No to ale czy nie szkolej, to fajne, co było. Zamknijmy to, co było, tak. Tak, jak się nie możecie koniec, to powinno być bez dyskusji na moje. Może głosujmy i tyle. No ja też uważam, że to jest najbardziej tutaj... Tak, już teraz głowa. Czyli żeby wprowadzić to, co proponujesz. Ja tak uważam, ale... techniczny, z kwalifikacją... Z danego meczu kończy mecz, już nie może oczywiście zagrać. Z danego meczu. I bardzo meczu. I ten mecz kolejny, który... Dobrze, to inaczej, to inaczej. To może wprowadźmy też do regulaminu. Wyraźnie kto może zasiadać na ławce rezerwowej, tak? Też jest dobre tak zdanie. No bo ja już zauważyłem też na piłce nożnej, że czasami siedzi rząd ludzi, którzy nie są wpisani do protokołu, oni podburzają atmosferę, wyzywają sędziów, krzyczą i tym ludziom nic nie może zrobić de facto, ani zespołowi, no bo nie są protokole, nie wiadomo co to jest. Ty masz 12 ludzi, plus nie wiem, jeden... Nie, no ci... Nie, 12 ludzi, to jest skład, tylko skład. 12 ludzi. Ale jest to wpisane. Są dwa rzuty wolne, tak? Czy jest już wolnej piłki, tak? No i jest jakaś kara faktycznie. No mówię, żeby nie było, że siedzi 12 osób w koszulkach, dobrze, plus jeden, jest, że plus takich dwóch innych nie? Plus nieprzebranych. To nie, no to się zadawało. Nie, słuchajcie, było zgłoszenie kierowników i zespołu i kierownika na dole. Na przykład Corleone jest takim przykładem, że zgłosiło 12 zawodników, a kierownikiem jeszcze jest 13. Tak. I oni tak zgłosili tak. I ta 13 może być. Jeżeli MSI zgłosiło 10 i kierownikiem jest Kołakowski, to już nikt więcej na dole ma co nie siedzi. Tak. 10 ma co. Oni to poszli, o, już wiedzieli, będziemy rozmawiać, rozwijają się i już sobie tak zrobili, że mamy 12 zawodników i kierownika, który ma też bardzo ładny. Kierownik jest bez tam. Musi być coś takiego. Czyli nie ma nawet sensu, tak? Przegłosowywać tego? Nie, no tak, nie. Że to program się, ale to dalej. Jeszcze tak ustalamy, że ci, co są zgłoszeni. Może technicznie jeszcze też, o tym też mówię. Nie po, bo już mi się nie da, nie? Także zawsze przed. I dlatego zastanowić się, czy przekładać i narażać się na dodatkową stówę, czy może z tym, że mówimy przed, nie po. Tutaj jeszcze powiem, które mam tych zasady na cały, że jest amnestia tych kar indywidualnych na finał. Czyli wprowadzamy to, to rok temu się. Nie, kto by grał w finale? No, mógł nie grać, no, no, nie gra. Ale pod warunkiem, że skruchę ukaże. Czyli żółte kartki, tak? Napisać tam. Skrucha. Co to za skrucha? Nie, ja nie chcę. Ja nie chcę. Tam będzie jeden mowy, może finała, to może. To nie umie się opanować. Ale czym się różni finał pozostałych mężczyzn? No właśnie. Zostałem. Jak zasłużył, to nie chciałem. No dokładnie. To jest
Nie, no się rozumiem. Trzeba myśleć. Czy to jest za tym, tą Nestią w takim razie? No to nie. To się może. Dobra. Nie jesteś prezydentem, nie możesz. No nie wiem, czy to coś jeszcze w kwestii typowo regulaminowej. Także te play-offy zostawiamy, czy tak rezygnujemy z tym, czy... Nie, pogadamy. To wyjdzie w trakcie. To jest Ale zostawić na te play-offy, play-out taką 12, czy tam 10, 12, 18, taką już bez zmian. Czyli do play-offów możesz sobie za to dopisać, podpisać, zmienić sobie zawodnika drużyny, tak? No nie, no my tak może wiesz, są sytuacje, tak? Wiem, że zawodnik siedzi w Zambii, tak? Jest wartościowy, teraz jest samo kieńczy można. Zrób to kieńczy. Jedno jest pewne, że nie może być w tej drużynie zawodnik, który już grał w Lidze. No nie. Pod egidą jakiegoś innego zespołu przynosić się do zespołu lepszego, czy... Tak zwanych transferów. To też ciekawe, bo jest dla mnie jeszcze to. Zobacz nowe twarze, tak? Przez to też nowe twarze pojawią. Ktoś może... Głosujmy. Nowe twarze się pojawią. Ale głosujmy. Nie, to dobrze, to przyszły sezon przed nimi. Ale zamykam się na 12. Głosujmy, no będzie rozumiem. Może to poprzeć jeszcze, że dopisałem do pisania zawodnika, płacimy 10 zł, tak? Ale sprecyzujmy, jak by to miało być. Nie, tak się dzieje. Nie, patrzę. To nie chodzi o pieniądze, gram 12, ja się przyznałem, że było miejsce dla niego znaleźć. Bo to jest 12. Wyborkowo 3 tygodnie było na zebranie składu. W ciemno to nie, to może w ten sposób, że jeżeli ktoś złoży 10, to może jeszcze dokoptować za 12. Ale to będzie faworyzowanie tych pieniędzy. No właśnie, to będzie był czas, niech nie zna. Musimy się dogadać. Dobrze. Kolega ma wszystkim dotyczy to samo. Nie ma szansy. Dopisz go z góry. Czyli bez zmiany składów, kto jest za tym, żeby było bez zmiany składów, to nie zrobisz. To nie zrozumiesz. To jest przeciw. To ma trzy. Czy jest mieli coś? Jest. Bo ja tam zapomniałem pana Grządkowskiego dopisać, to wiem na siebie. Dobra. On jest zgłoszony jeszcze przez stresie. Musimy na asanie, ale tak już dopiszę. Dobra. Tu kamera była stopna. Się to jest kolejne głosowanie. No i co jeszcze jest ważne, ale to myślę, że wszyscy wiemy. 24 sekundy, tak, na akcję, no i 14 przy ponowieniu. 4 razy 8, tak jak było, nie? To było dobre. I teraz jeszcze zanim zaczniemy losować, to taka sprawa organizacyjna, tylko powiem, że pierwsza kolejka będzie w niedzielę i bardzo chcemy, żebyście też przyszli prędzej, nawet jak będziecie mieć mecze później, bo będzie fotoreporter profesjonalny bardzo i on będzie robił zdjęcia, no i później, jeżeli ktoś chce się oglądać w statystykach, a tam się spóźni czy coś, no to nie wiadomo, czy później będzie miał to zdjęcie. Będzie na ładnym tle, tam na lidze. I tak jak było... Będzie miał zdjęcie z Fiktora. To się będzie czekał, że ktoś tam gra na 4 godzinach. To będzie nie te... To do Solary muszę iść. O! Widziałem loga, który prosił, żebym to użył, zapisali Olin jeszcze. Co? Bo mamy Celkom Jerzewo, a z czym Celkom Olin Jerzewo. To jest 800 zł wpisowanie. Mamy dodatki jeszcze z urzędu i żeby urząd widział, że... To taka niewstrzymywana. To prawda, Ostatnie 2 minuty zatrzymujemy, nie? Tak, tak. Oli? No i na rzutu standardowo, tak? Gramy w no i plus nagrać takie wybicie, jak ktoś rzuci tam na górę, tak? Tak, tak. To przekuszymy. Także zaczynamy w niedzielę o 12, dokładnie pierwszy mecz i wylosujemy od razu. Ale nie robimy otwarcia, znaczy naszym otwarciem nie jest. Nie, no bo każdy tam będzie przyjdzie na swój mecz, także. Ale powinno być tak jak wcześniej. MSI Telekom Ryzykanci, Milwer Selkom, Corleone Team Tormann i Sela Kemira. A cały terminarz będzie wkrótce na stronie. Chcę, żeby na pewno dwie kolejki, a potem tylko kolejność kto z kim w jakiej kolejce, a szczegółowe terminy po tym weekendzie. Czy te kupony też będą losowane? Nie, to zaraz rozdamy. Ja wiem, że to co nas łączy, to na pewno pasja nas łączy. Pasja ma
eksplodować szczęściem, radością, co oczywiście w tej lidze, jak gdyby, będzie malała lub wzrastała w zależności od wyników, które osiągnie zespół. Natomiast jedno na pewno, tak jak mówię, pasja nas łączy i kwota, którą wpłacacie, to jest tylko częścią, jak gdyby, całego składowego tej ligi. Ale za darmo, z zasady, ludzie nie szanują tego, co mają za darmo, w związku z tym wasze wpisowe w tym roku jest takie, nie inne, natomiast w pełni zostanie ono wykorzystane tylko i wyłącznie właśnie, żeby podnieść poziom sportowy i poziom promocji tej amatorskiej ligi koszykówki w świecie. Ja tylko chcę wam życzyć najlepszych wyników i włączenia się właśnie w promocję poprzez Facebook, poprzez ewentualne wypowiedzi lub nawet kręcenie własnych filmów lub robienie zdjęć i ukazywanie je w publicznych mediach z uwagi na to, że chcemy w końcu przełamać tą złą passę, jak gdyby niedoceniania tego, co autentycznie wy robicie, a my pomagamy. I tylko tyle. No, życzę jak gdyby powodzenia i oczywiście na każde wasze ewentualnie uwagi będziemy zwracać, to znaczy przenosić je tutaj do rzeczywistości, ale pod warunkiem, że nie będą subiektywne, tylko będą obiektywne i będą jak gdyby zasadne do ogółu, bo twierdzę, że tworzymy jakąś taką wspólnotę. Ta koszykówka to też jest wspólnota jakaś, która powinna nas łączyć i przede wszystkim nie powinna stwarzać jakichś konfliktów, czego nie życzę. A mam nadzieję, że tak jak z pasją podchodzicie i do zajęć przygotowujących się do tej ligi, taki sam udział w lidze będzie, no jak gdyby, fajnym spełnieniem, czyli tą radością i szczęściem. Dziękuję bardzo. W tym regulaminie tutaj, który mamy, jest jedna przerwa w pierwszej połowie i dwie przerwy w drugiej połowie. Kwestia, czy to zostaje, czy zmieniamy, tak jak powiedzmy, jest wniosek. Jeśli bym mógł ja się powiedzieć, że taki apel, to ja bym zostawił, bo to się tak czasowo, mówi, ale już tak liczyliśmy 2-3 minuty na mecz, że razy 4, to razy tam te przerwy, z resztą to się robi pół godziny. Ile było takich meczów, tak nie na styku, przez cały... Przerw nie było dużo brawek, nie? Chyba, że na dogrywkę najwyżej po jednym czasie. No tak. Czyli jeden czas w pierwszej połowie, dwa czasy w drugiej połowie i ewentualnie cały czas. Tak, na dogrywkę jedna. To już było. Na każdą dogrywkę, jak się mecz ułożyli, tak, na każdą dogrywkę. To ty już żyjesz w biurze. Potrzebujesz go? To macie potem w mecie, nie masz? Tu jeszcze mamy w regulaminie, jeżeli chodzi o kary za walkowe dla drużyny oraz za wyjątkowo niesportowe przewinienie techniczne zawodnika. I przewidziane jest 50 zł za walkowe i stówka za to wyjątkowo niesportowe. Jak do tego tematu podchodzicie? Drużyny? Słuchajcie, tutaj kolega fundował każdego zespołu. Zostań, Klaudek! Tego zespołu karnety na 2 godziny tego, także zapraszamy też, że... Oklaski dla Klaudka, za darmo. Jak Piotr włączy kamerę, to zespołu. I zawsze organizator jest pokrzywdzony, bo nigdy nie dają. Nie, tak. Mógł się zintegrować ze swoimi zespołami, każdy dostanie wsparcie. No i teraz mówię, w kwestii tych kar regulaminowych. My proponujemy 50 zł za walkowe i 100 za ten wyjątkowy niesportowy fał. Ile za walkowe? 50. Na 12 będzie. Za walkowe czy przełożenie? Nie pojawienie się. Nie, to nie jest zasada. Nie walkowe to właściwie to już nie jest już karą, tak? No walkowe jest karą. A natomiast za przełożenie, to ja bym to tak nazwał, za przełożenie te koszty dodatkowe. Właśnie, ale to należy zrobić. A za walkowe? Nie, bo wszyscy są ułożeni już i tak dalej. Tak, ale to może być mecz na przykład, który jest trzeci, tak? W
kolejce i nikt nic nie wie na temat tego, że dana ekipa nie dotrze do nas. A moglibyśmy to przyspieszyć. Nie, no zrobiliśmy większe wpisowe z uwagi na to, żeby zmobilizować ich do grania do końca. Bo kto odpuści, zapłacił 800 i będzie odpuszczał, nawet może przegrywać, ale sobie pogra. Takie jest założenie. On nie ma wyglądać, że ktoś w zespół jest zobowiązany do punktualnego stawiania się na mecz? Taki powinien być taki zapis i jak się punktualnie stawia na rzecz, nie ma, czekamy tam 10-15 minut, nie ma tego. Punktualnie zaczynamy, gwizdek jest sędziów i no dziękuję. To już jest kara. To już jest kara. Zakopanego nie przyjeżdżamy. Cina. I a propos Walkowera, wynik, który chyba przyjęliśmy taki za najbardziej słuszny, 30-0. A co pan Wyszek mówi, to jest sensowne, bo to są dla nas koszty. Słuchajcie, jeżeli to jest tylko kwestia znalezienia terminu, tych 7 ludzi trzeba zwołać, na kolejny termin zwołać. Nie? To znaczy propozycja jest taka, za przełożenie meczu 100, a pozostałe nie ma. To znaczy za sportowe, wybitnie niesportowy fał, zero. Bo on już dostaje techniczne, jakieś inne, już poprzednio mówiliśmy o tych karach. No. Czyli nie ma sensu karać potrójnie za to samo. Natomiast przełożenie spotkania, to 100, przykładowo, ja tak proponuję, żeby nie, jednak nie odpuszczać tych meczy. No i Walkover jest Walkoverem. No to już kara sama w sobie. Czyli żeby tak, kto jest za tym, za moją propozycją, bo 100 to jest tylko 2 sędziów, nie? A trzeba opłacić w tym momencie wszystkich. My bierzemy już na siebie po prostu. Ale cały czas tak przypominam, bo faktycznie mówię... To pewnie policzę. A jeżeli chodzi o... Jest trojny to znaczy można jeszcze rozmawiać na temat układania kalendarza, nie? To jest jeszcze wszystko dozwolone. Dlatego trzeba w tym jak gdyby być. Natomiast już później, jak już zostały kości rzucone, no to trudno. To może ja to było kalendarzu, tutaj napisaliśmy na Facebooku pierwsze 2 kolejki, pierwsza teraz w niedzielę, za chwilę wylosujemy kto z kim zagra o której. Natomiast potem robimy przerwę świąteczną i 2 kwietnia. Kolejne terminy kolejek podamy po tym weekendzie, dlatego że tam gra Joker, układa się do końca kwestia rywalizacji w playoffach, nie wiemy jeszcze jak się potoczy. Myślę, że z grubsza w niedzielę mogą się trafić 1 lub 2 soboty. No właśnie mam takie pytanie, nie wiem. Mówię w imieniu mojej drużyny, może kilku chłopaków z innej drużyny, żeby 14 maja nie było kolejki. To jest sobota w Biegrycelskiej, o godzinie 11 rano. Sobota? Tak, to jest sobota. Na to jest Biegrycelskiej, wiem, że sporo osób z innej drużyny też biega, nie? Niedzielę rano. Szeroko było, nie? Nie, sobota. Sobota. Ale niedzielę nie może być. Odpuszczamy wtedy 14 maja, sobotę. Ale który z zawodników nie przebiegnie Cerskiego, to 100 ale 50 minut. No to szybko dałeś mi wyjaśnić. Gdyby jednak ktoś bardzo chciał przełożyć i tą 100 zapłacił i nie było innego wyjścia, terminy rezerwowe są oczywiście w weekend, ale jest też możliwość grania w piątki wieczora od 19.30 w górę, bo to się nam hala zwoliła. Więc w piątkowe wieczory też możemy robić, jeżeli będzie innych imprez. Dobrze, tam troszeczkę odeszliśmy od tych czasów, czyli reasumując, zostawiamy jeden czas w pierwszej połowie, tak? 2 w drugiej? Tak. I jeden na dogrywkę. Na całą dogrywkę. Tak. Po zmianie. Jeszcze może zapytam o system rozgrywek, czy taki jak w zeszłym roku Wam odpowiada, że mamy każdy z każdym 7 kolejek i potem wyłaniamy playoffy, półfinał i finał. Czy chcecie to jakoś zrobić inaczej? Ja też byłem playoffy 1-8 i tak zaraz, ale to może za bardzo czasu na tyle grałem. Ja myślałem o ćwierćfinale, o półfinał, bez ćwierćfinału. 1-4-2-3? 1-4-2-3. Czy losowanie? Nie, dla mnie zawsze play-offy kojarzą się z zupełnie innym turniejem.
Ze względu na to, że wszyscy walczą w lidze o to miejsce w lidze, a później przychodzą play-offy i diametralnie wszystko jak gdyby jest przewrócone do góry nogami, bo załóżmy jest absencja w zespole czy coś w tym stylu i walczyć przez cały czas w lidze, dlatego tu bym tylko zawężył do, tak jak mówisz, do ćwierćfinału, półfinału. Żeby nie powtarzać tej samej linii. Tak, jeden cztery. Tak, odpada. Tak, pięcią się odpada. Chyba, że mogą grać. Czy gra do miejsca piąte i no, się ja myślę, że na podstawie. Wszyscy mają. I tak wszyscy cztery. Wszyscy mają piąte. Tak, no jeszcze parę na pół, no później dalej się pała, dodatkowy playout. Bo tam ci grają, a ci nie grają. No. Ci kończą, zapłacili tyle samo, ci pojawia się nie na tym. Mówimy, że tak, że tą decyzję 5-8 podejmiemy tym z tymi zespołami, jak będzie się już dobrało. Zapłacili tyle samo, to już nie tyle. Nie, tak rozumiem, nie? No jeszcze dodatkowo do waszych mężczyzn, którzy nas nie zaprzeczyli. Jeszcze mam coś jednego. Terminy, które... Ale ci poczekaj, ale mogą być drużyny, które na przykład o 7-8 miejsce nie będą chciały grać. I co, ukażesz ich jakoś finansowo, czy coś? Nie, nie. Albo obie, tak. Ale co, albo obie jak ekipy lecą. Myślisz, że oni cały grać. Się dowiadają, nie gramy, nie gramy. Ja bym chciał grać. No i wtedy, a tutaj wszyscy rejestrowie czekają na nich. A oni nawet nie zadzwonią, że nie gramy. Trzecia liga, trzeci zespół. Dajmy sobie czas na to, jak się wrócą, żeby... O to rozmawiać o bawach, bo tam nie masz napięcia, nie masz nic. Może będzie plus 40, komuś tak się nie chciało. Już 7 miesięcy się będziemy liczyć. No chyba, że... Z tym, że od razu jeszcze o tych kosztach, to ta stówka za przyłożenie. No ale pierwszy mecz był. No nie, no patrz. Mecz odpadł. Nie. Ja mamy już numerki przygotowane. Właśnie tak już jest wydrukowane. Rozumiem pierwszy zespół, tak? Tak. Na pierwszy mecz? Na pierwszy mecz, pierwszy zespół. Znaczy tu kolejność całego terminarza będzie nieprzypadkowa, bo to będzie uzależniało kolejne terminy. To jest ten numer. Pierwszy jedynka, tak? Tak, powiem, że zdjęcia robię na stronę Telekom. Który rozpoczął. Zespół, też tam robimy promocję. MSI Telekom. Pan kolega z Kedzina. Uznało się było, byłem pracowany. Rywal do tego zespołu na inaugurację. Co to zamyka? Przepraszam, czy możemy sprawdzić ten do pozostałych? Milwe! Milwe! O, proszę! Trzeci los. Macie tak mniej więcej, o którego teraz będzie mecz? Tak. Pira te drzwi? Tak. 12. Kurde, szlagiery na dzień dobry. Szlagiery na dzień dobry, otwarcie. Co, a potem szlagdowo? Do domu. Proszę. Kamila. Można jako czwarty? Przełożenie meczu. Ewentualnie jest na to, że mają spadek. Tak, za chwilę. Stówkę kładź. Zobaczymy, jak wrzucimy. O. Siała baba Mak. Znaczy to jest Tornman, przepraszam od razu, kolega z tyłu. Nie, już tak? Zmienię nazwę. Tornman. Tornman? To drużyna się będzie nazywała. To jest w ostatnim parę, ewentualnie udało się, że... To gospodarzem to goście ma. Co? To panu posłałem. Ciekawe, co się stanie. Helsinki. Celkom Olimpię Rzewo. No i formalność? Czy faktycznie jest dzisiaj ukryta? Ta drużyna. Ryzykanie się. To jest. Także. Jakaś była. Tak, ja bym miał taką prośbę, żeby przełożyć Kemira Siała Baba na koniec. Tylko kolej mówi, że. Tylko kwestia jeszcze tych zespołów, które na końcu zostały. Po prostu zamiast trzeci. Tak, przyjazd. Jeżeli celkowo mi pasuje, to pociąg. Zależy, nie? Na Skowice Pomorskie? Nie ma problemu. Ja mam. Super. A kto tam jeszcze jest? Ty i?
i jest gotowy. Nie ma problemu. Taki już wniosek zostawiam, jakby była opcja, to Kemira, żeby grała na końcu. Słuchajcie, ale właśnie nie, to nie będzie zawsze tak, że będziemy o 12 zaczynać. No teraz kolejka. Będą kolejki, które zaczniemy o 15 i będziemy grać do 19. Ja mam ze Szczytna kawałek jest, żeby jechać. Do jednego zawodnika nie można przyjechać. Ja mam w Turcji jednego zawodnika i też ma daleko. Nie, no to kwestia wygadania. Powiedzieć o szefa przez